Jak doszło do całego przedsięwzięcia przeniesienia pomnika? No tutaj za sprawą właśnie Przemka Przybyszewskiego, tak weszliśmy w taką współpracę, tak powiem, już w zeszłym roku przy pomocy organizacji takiego pikniku tam na potrzeby chorej dziewczyny. Zorganizowaliśmy dla dzieci takie poszukiwanie skarbów. No i w tym momencie już zaczęły się takie rozmowy na temat tego, że faktycznie jest taka propozycja i ten pomnik trzeba uratować przed jakimś tam zniszczeniem, gdyż on, mówię, nie był wpisany do rejestru zabytków, więc no siłą rzeczy trzeba było o niego zadbać, żeby po prostu nie uległ zniszczeniu i zapomnieniu całkowitemu. To była ciężka praca, bo planowanie było najpierw wcześniej, wiadomo, trzeba było załatwić, to już była strona Przemka, aby uzyskać wszelkie stosowne pozwolenia, dokumentacje jakieś. My, że tak powiem, od strony praktycznej i siły roboczej. Ja nawet wykorzystując część swojego urlopu, po prostu mówię, jeździłem tam codziennie do lasu i przed rozbiórką jeszcze tego pomnika, no zrobiłem taką fotograficzną dokumentację, katalogowałem każdy kamień, aby go, bo tu chodziło tak, myśmy nie mieli stworzyć nowego pomnika, myśmy mieli go rozebrać i z godnością otworzyć go w nowym miejscu w pierwotnej formie, więc no tutaj formę trzeba było zachować jak najbardziej, tym bardziej, że to składał się z różnego rodzaju, z różnej wielkości i kształtów kamieni, więc trzeba było to jak najwierniej otworzyć w nowym miejscu po prostu. Pracę już tak można powiedzieć, to końcem czerwca rozpoczęliśmy, tam byliśmy na spotkaniu właśnie z panem wójtem, z Przemkiem Przybyszewskim, między innymi z Arnoldem Kordaszewiczem, także uzgodniliśmy wstępnie, jak to mniej więcej będzie wyglądało, uzgodniliśmy też to miejsce tutaj, trzeba było stworzyć plany, wszystko, no i później już od praktycznie od początku lipca zaczęły się prace, no, że tak powiem, przerosły nasze oczekiwania, myśmy się spodziewali, że stara zaprawa w lesie, wilgoć, mówię, że to będzie po prostu dużo łatwiejsze, aczkolwiek no powiem szczerze, sam wiem, co przez tydzień tam wyczyniałem, że tak powiem. To były tysiące uderzeń młotkami, dłutami. Chcieliśmy to przecinakiem jak najbardziej odbić i żeby nie uszkadzając przede wszystkim tych kamieni. Mimo, że to są tylko kamienie, można powiedzieć, prawda, ale zachować ich kształt, bo mechanicznie można było bardzo szybko to rozebrać. No ale chodziło o tworzenie go wiernie, więc no końcówkę niestety już musieliśmy się wesprzeć, tam kopalnia nam pomogła i udostępniła też i agregat, i tam młot udarowy taki, także już tym cięższym sprzętem trzeba było te dolne fundamenty rozbierać tego pomnika, bo już ręcznie po prostu nie dawaliśmy rady. W zasadzie 90% prac wykonali więźniowie, jeżeli chodzi o stricte takie najtrudniejsze prace, czyli rozebranie pomnika na miejscu na Rybiej Górze, przeniesienie go tu i złożenie z powrotem z tych samych elementów. Są to tereny zabytkowe, jest to teren byłej posiadłości Czerwony Dwór. No, miejsce to gwarantuje to, że będziemy mogli w łatwiejszy sposób dbać przede wszystkim o to miejsce, bo jest tu na miejscu blisko, zawsze można tereny proste i łatwo wykosić, wysprzątać. No, więźniowie są zawsze chętni, w ogóle służba więzienna i dyrektor aresztu śledczego zawsze chętnie kieruje osadzonych do takich prac, także z tego miejsca chciałem też podziękować dyrektorowi, że też ponosił pewną odpowiedzialność, wysyłając więźniów do prac przez kilka miesięcy. Pod pomnikiem jest kapsuła czasu, co się w niej znajduje? W kapsule czasu znajdują się artefakty z bitwy, części uzbrojenia, kule armatnie, no i przede wszystkim znajduje się tablica, która początkowo uznawana była za skradzioną, ale podczas prac tam na miejscu przy rozbieraniu pomnika odnaleźliśmy 1/3 tej tablicy, którą w 1910 roku postawili pierwsi mieszkańcy Piławy. Ja jestem takim szczęśliwcem, że jestem otoczony właśnie fajnymi ludźmi, z którymi stwarzamy tą grupę naszą, Triskelion, stowarzyszenie i może wiadomo, nie wszyscy, bo że tak powiem, jesteśmy no, praktycznie z całej Polski, można powiedzieć, więc wymienialiśmy się nawet. No, ja z racji tego, że jestem tutaj miejscowym, więc miałem bardzo blisko na ten pomnik, na tą budowę, na to miejsce rozbiórki, więc tutaj częściej te prace może wykonywałem. Natomiast no, ta moja grupa to świadczy, to jest ta siła właśnie. To jest ta siła, ja im po prostu nie potrafię tego powiedzieć, jak im mogę podziękować. Nie? Oni wiedzą zresztą, bo że to tylko jest dzięki nim. Nie? Natomiast mówię, to co tutaj fizyczną robotę wykonali też chłopaki z aresztu, to jest też nieocenione. Nie? To mówię, dwóch, którzy tutaj ciągle pracowali i ja przyjeżdżając na weekendy, bo pracuję jako kierowca, więc mówię, no niestety nie mogłem być tutaj w tygodniu. Natomiast przyjeżdżając na weekendy przebywałem jak najdłużej z chłopakami i tu uzgadnialiśmy jakieś dalsze plany na cały tydzień, ewentualnie co tam w miarę możliwości środków, które stopniowo uzyskiwaliśmy cały czas, aby prowadzić te prace. Shooter!